Siema, ja jestem Piotr Knoliś i witam was w następnym filmie na moim kanale. Na wstępie oczywiście pozdrowienia. No i pozdrawiam oczywiście tutaj od razu gracza Mace Macabre Hook 86, bo tutaj jeszcze poprosił mnie o pozdrowienia i wysłał mi donata 1500 PLN-ów, więc za to bardzo mu dziękuję. No i jeszcze więcej pozdrowień jest, zapisałem je wszystkie na kartce, jest ich w sumie bardzo dużo i zacznę już w sumie je wymieniać. Zacznijmy od Kutes, Krystal, Strusi, Kacper Kaki, Wumer, Adiko, Koleczek, Fabian, Fulan, NVXR, to nie wiem jak się czyta nick, jeśli źle to popraw mnie, a jeśli oglądasz ten nick, to jest ogólnie chyba supporter albo administrator. Dziękuję mu ogólnie za to, że po prostu szybko przyjął reporta na osobę, którą zgłosiłem, bo coś tam mnie chyba staranowała i zaczęła wyzywać, więc wysłałem reporta szybko, szybko. Przyjął tego reporta i od razu tam dał karę tej osobie. Lecimy dalej. Abu Dardekl, który dał mi jeszcze 600 PLN-ów. Komis 124. Darek Zabawczyk, Rydziu, Profos, Delfin, Lukasek, Krychu, Dodo V8 i Dawidex. Chyba dobrze czytam ten nikt, bo jest tutaj X na końcu. Te osoby pozdrawiam. Jeszcze na początku chcę was zaprosić do subskrybowania kanału i do lajkowania tego filmu, jeśli wam się spodoba. Czemu do subskrybowania? Teraz o to proszę. Dlatego, że po prostu zbliżamy się do 200, nie do 200 tysięcy, do 2000 subskrypcji na moim kanale i po prostu nie mogę się już w sumie do tego doczekać, bo zostało w sumie chyba jakieś 200 coś subskrypcji, właśnie do tych 2000, no i właśnie na te 3, na 2000 planuję zrobić jakiś specjal, ale to się dowiecie jak będzie już te 2000. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, sprawdzimy sobie, a raczej omówimy kilka rzeczy, które właśnie się wydarzyły przez ostatni czas na serwerze. Pierwsza rzecz to będzie w sumie aktualizacja, która jest bardzo fajna. Ja tutaj mam zablurowany mój e-mail, który jest taki mój e-mail główny. Nie będę go pokazywał, bo po prostu nie chcę, żebyście mi coś tam wysyłali. No więc tak to wygląda w sumie. Mam tutaj zmienioną czcionkę, ogólnie cała tutaj ikonka jest bardzo fajnie zrobiona według mnie. Mamy tutaj jeszcze dodane takie coś jak znajomi i możemy dodawać znajomych, jak klikniemy w tego plusika tutaj, na przykład mogę dodać, nie wiem, jakiegoś tutaj, jakąś tam osobę mogę kliknąć, no i potem na czacie się tutaj wyświetla, że ta osoba wysłała ci zaproszenie do znajomych i żeby akceptować, to tam się wpisuje chyba akceptuj i jakąś tam liczbę, więc no, nie wiem co dają ci znajomi tutaj właśnie, którzy mogą mnie zaprosić. Na razie osoby, które mnie tutaj zapraszały, to nikogo nie akceptowałem, bo po prostu nie wiem co to daje. Jedną rzecz chyba, która wiem co daje, to jest jakieś chyba tutaj wiadomości prywatne. Chyba o to chodzi, bo tutaj mam otrzymywanie prywatnych wiadomości i tutaj możemy zezwalać tylko od znajomych, więc chyba to może jest od tego. Ci znajomi są właśnie od tego. Następna rzecz to jest tutaj punkty premium. To panel punktów premium się w sumie nic nie zmienił. Zaczynając dalej, to listę pojazdów mamy, właśnie tak to wygląda. I jak klikniemy na przykład na mój pojazd, na moje Buffalo, które jest na razie na bazę, no to mamy tutaj ogólnie wszystko wypisane w sumie tak jak było ostatnio, ale dodane jest jeszcze ostatni kierowca, więc teraz możemy na przykład nie wpisywać reporta, jak chcemy ostatniego kierowcę widzieć, tylko po prostu klikamy sobie F5, jak mamy tutaj w panelu ten pojazd, to który chcemy sprawdzić, klikamy F5 i mamy tutaj właśnie ostatniego kierowcy. Mamy też lokalizację pojazdu, co jest bardzo fajne, bo klikamy sobie tutaj na tą lokalizację i nam się pokazuje na mapie, gdzie jest ten pojazd. Jak widzicie, tu jest taki niebieski punkcik na mapie i ten pojazd się znajduje oczywiście na bazie organizacji. Dodatkowo mamy też tutaj kluczyki dodatkowe, no i w sumie ja mam tylko jeden klucz i jak klikniemy w ten klucz, to możemy tutaj wybrać gracza, jakiego możemy tutaj przepisać do tego klucza, ale niestety tutaj w pobliżu nikogo nie ma. Lecimy dalej, w sumie to jest zamknij pojazd i tego jeszcze nie testowałem, bo chyba o to chodzi w tym właśnie w tej opcji, że jak zamkniemy pojazd, to nikt nie może wsiąść, nawet mając klucz. Tak mi się to wydaje. Więc lecimy dalej i to jest włącz światła. Nie wiem w sumie co to robi, choć zobaczymy teraz właśnie jak to działa. Wysiądziemy w sumie z tego turismo, które wziąłem sobie z bazy. Pójdziemy sobie do tyłu, wyszukamy tutaj turismo, które właśnie tutaj mam, Flint Country jest, a oczywiście lokalizacja pojazdu jest tutaj właśnie, gdzie jesteśmy na mapie i to jest w sumie bardzo spoko, jak osoba nie zna dzielnic na tutaj w GTA i po prostu chce wiedzieć, gdzie jest pojazd, no to klika sobie w lokalizację pojazdu i wyświetla się po prostu, gdzie jest pojazd. Dobra, lecimy, włącz światła, o kurde, włącz światła i one się włączają. Czekaj, to nie działa. Jeszcze raz. O, dobra, zadziałało.
Włączają się światła na odległość, więc to jest w sumie spoko, jak chcemy, mamy właśnie taką bazę organizacji, jak tutaj mam i chcemy po prostu na przykład włączyć światła na odległość, bo na przykład był reset serwera i po prostu światła wyłączyły się, no i chcemy włączyć światła na przykład na odległość, włączyliśmy światła, teraz tego nie widzę, ale pewnie osoby, które są na bazie, chyba teraz coś tam jest, chyba jest ktoś tam? Nie, teraz nikogo nie ma. Osoby, które były na bazie, to pewnie by to zauważyły. Dobra, bez zbędnego przedłużania, jeszcze tutaj zostały kilka rzeczy zostało. Bezpieczeństwo, dodali takie coś jak synchronizację dwuetapową. Jeśli ktoś nie wie, co to jest chyba takie coś, że przy logowaniu jako na nowy komputer, gdzie nie jest zapamiętane konto, mamy tutaj jeszcze takie coś właśnie, że chyba nam każe na telefon wysłać taki kod, chyba o to chodzi w tym 2FA. Możemy jeszcze dodać sobie adres e-mail, gdy nam na przykład zabiorą hasło albo się wkradną na konto, no to chyba klikamy tam, chyba zapomniałem hasła przy logowaniu, tak się chyba tutaj tam nazywa, no i na e-maila nam wysyła chyba link ze zmianą swojego e-maila, no i chyba tutaj tyle, możemy jeszcze dodać numer telefonu i zarządzaj danymi panelu logowania. To tu jest w sumie stan zapisu hasła do konta zapisane. Usuń dane, to takie różne rzeczy. Mamy jeszcze ustawienia, te ustawienia to są po prostu nic innego niż wcześniejsze ustawienia, tylko po prostu odświeżone. I zamiast teraz klikając na przykład F10 już nic nie mogę zrobić, bo już tam nie ma nic. Mamy tutaj właśnie wszystko w jednej rzeczy, wszystko skumulowane, no i na przykład możemy teraz z rozmycie odległych terenów, możemy sam na przykład włączyć to, jak widzicie tam w tle mi się rozmazały tutaj rzeczy, o jeszcze taki fajny dźwięk jest jak z GTA ten San Andreas. Kto tu przyjechał? Jakiś Grzesiek. Dzięki, jestem tutaj, nagrywam i pozdrawiam cię jak coś, jakbyś chciał pozdrowienia. I w sumie co? Tutaj macie takie ustawienia, nie będę się nad nimi tutaj trochę rozwodził, bo po prostu wy tutaj w grze możecie sobie sami to sprawdzić. My lecimy od razu już sobie na kopalnię, bo tam chcę jedną rzecz pokazać i widzimy się już chyba na miejscu. Dobra, my jesteśmy już na kopalni, no i idziemy sobie do miejsca, gdzie się wyrabia jakby pozwolenie na kopanie. I chcę was właśnie, to raczej nie będzie żadna nowość, tylko po prostu chcę wam się pokazać, że pochwalić, że wbiłem po prostu trzeci poziom kopalni. W końcu po długich miesiącach udało mi się wbić ten poziom. Jestem teraz ciekaw po właśnie kupieniu tego nowego pozwolenia. Myślałem, że tu po prostu coś będzie, ile mamy wykopane razem i chyba tyle, ale na razie tutaj witaj, posiadasz już najnowszy stopień z pozwoleń. Nic więcej nie mogę dla ciebie zrobić. No i mamy już twój stopień, jest wysoki i to jest bardzo fajny stopień. Jedna z już lepszych prac na serwerze. Nie wiem, czy nie najlepsza, możecie mi tutaj napisać w komentarzu, bo w sumie ja o zarobkach tej najwyższej pracy jakoś się nie interesowałem, dopiero teraz powoli odkrywam, ile kopię na godzinę tych kilogramów. No i ja wam w sumie tutaj pokażę, w tyle wam się wyświetla też może filmik, jak właśnie kupuję to pozwolenie. Nagrałem w sumie taki krótki filmik, żeby po prostu taki jakby przerywnik. Dobra, mamy tutaj złoże z wysokim poziomem. No jak sobie pokopiemy tutaj, to jest chyba prawie najwyższe, bo tam trochę widać, że jest za mało. Dostajemy 0,86 kilograma, więc to jest naprawdę spoko sumka, a jeśli kogoś interesuje, ile mam zebrane, no to jest 10 ton, nie jest to może zbytnio dużo, bo to jest tylko 100 tysięcy, te 10 ton jest w sumie bardzo łatwo zebrać, jak się gra na przykład po 2 godziny tutaj na kopalni. Ja zwykle sobie gram 1 godzinę i sobie zmykam z serwera, bo po prostu ja tak nie mogę wytrzymać długo grając właśnie i długo kopiąc na kopalni. Jeszcze taka informacja, ostatnio dzisiaj osoby mi wysyłały donaty, które właśnie zapisałem i w tym odcinku lista top donatorów zostanie zaktualizowana na pewno, bo chyba z tego co pamiętam najniższy donate, który jest w top donatorów w tej liście, no to chyba jest około 3000, coś takiego, a dzisiaj wleciał donate o wysokości 5000 PLN-ów, więc na pewno będzie w tej liście. No i jeśli oczywiście byście mieli jakieś wątpliwości, czy ja te donaty zapisuję, to oczywiście ja je wszystkie zapisuję, żeby po prostu wszystko mieć i jak na przykład wyślecie jednego dnia 1000 zł donatem i następnego dnia wyślecie na przykład 6000, no to te donaty się sumują, żeby nie było, że was na kasę robię, to po prostu ja te wszystkie donaty zapisuję i po prostu to jest lista top donatorów z w ogóle wszystkich donatów, które dostałem od jednej osoby oczywiście. Następną w sumie rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to jest taki mini pościg, który tam zrobiłem chyba 3 tygodnie temu. Nie miałem go okazji kiedy pokazać, bo po prostu był zbyt krótki i na jeden odcinek to nie miałoby sensu w ogóle, żeby takie coś tutaj wysyłać. Wtedy wam leci filmik,
a raczej za chwilę go tam pokażę, trochę go zmontuję, żebyście go fajnie tam oglądali. No i życzę tam miłego oglądania z tym pościgiem. On był w sumie bardzo krótki, zaczęło się tak, że po prostu przekroczyłem prędkość i zatrzymali mnie do kontroli. Ja po prostu powiedziałem, że nie mam czasu i uciekłem w sumie. Policjanci, nie wiem co oni zrobili, nie wiem czy po prostu byli tak słabi, że ich zgubiłem, czy po prostu sobie odpuścili, ale ważne, że uciekłem i chyba to jest najfajniejsze. Jeszcze była taka dziwna akcja w sumie w tamtym momencie, że mnie cofnęło trochę i właśnie nie wiedziałem, czy oni mnie przez tą cofkę zgubili, czy po prostu sam im uciekłem albo odpuścili, więc dobra. Ja wam tutaj daję ten film, żebyście sobie go obejrzeli, jeśli chcecie, no i chyba tyle. Więc dobra, to już chyba koniec tego pościgu, dałem go, to trochę go skróciłem, żeby po prostu nie był taki długi. No i ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli wam się w ogóle ten film spodobał, jeśli taki trochę inny niż każdy poprzedni, bo zwykle robię w sumie testy pojazdów. O Boże, kurde, jakiś tutaj boczus we mnie wjechał. Boczus, wypieprzaj, dziadu, z Cajotfalo. No, tutaj się nie da normalnie jeździć. Tutaj jakieś jeszcze inne, kurde, cajoty w manankach, inne się ciągną. Zamiast jechać na jeden pas, to jadą, kurde, środkiem jak święte krowy. Dobra, nieważne. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeśli wam się ten film spodobał. No i zapraszam was do następnych filmów. Najszybciej jak potrafię, to postaram się wrzucić ten film z właśnie tego testów, tego mikrofonu. Raczej to będzie taka recenzja w sumie. Recenzjo, testy, coś takiego. Dziękuję jeszcze Grzyśkowi, który dał mi 100 PLN. Grzesiek 123, on był w pozdrowieniach w chyba poprzednim odcinku, albo chyba jeszcze poprzednim, więc dobra, bez przedłużania, ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.